Tomczyk, jestem fizjoterapeutą. Dzisiaj opowiem Wam, jak i jakie nawyki warto, a wręcz trzeba zbudować w swoim organizmie, aby lepiej on funkcjonował. Pamiętajcie, że to, czego nauczycie się Wy, przekażecie później swoim dzieciom, aby ich organizm sprawnie się rozwijał. Na ten fundament, o którym dzisiaj będziemy mówić, składają się trzy elementy. Jest to prawidłowy oddech, prawidłowa postawa oraz prawidłowy chód. Zaczniemy od prawidłowego oddechu. Nie zanudzając Was anatomicznymi szczegółami, przejdziemy od razu do praktyki. Połóż jedną rękę na przeponie, czyli mniej więcej na wysokości dolnych żeber pod mostkiem. Na wdechu postaraj się wypchnąć rękę przed siebie, natomiast na wydechu ręka zacznie się zapadać. Pamiętaj o tym, że jednocześnie napinasz delikatnie mięśnie brzucha. I to jest cała filozofia prawidłowego oddechu torem przeponowym. Więc w praktyce jeszcze raz wygląda to tak. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Niestety bardzo często oddychamy nieprawidłowo, angażując za bardzo klatkę piersiową. Zwykle tłumaczę to pacjentom na zasadzie oddychania jak na reklamie jakiegoś środka na kaszel, czyli za bardzo angażujemy klatkę piersiową, w ogóle nie skupiając się na pracy przepony. Czyli mniej więcej wygląda to w ten sposób, że pracujemy tutaj, spinając jednocześnie przeponę, co przekłada się na funkcjonowanie wszystkich innych przepon, tak? Uwaga, mamy ich parę więcej niż tą jedną na wysokości klatki piersiowej w organizmie. Co finalnie prowadzi do tego, że oddziałuje to na spięcie całego naszego ciała, układu ruchu i innych układów. Pamiętajcie, że każda chwila poświęcona na prawidłowy oddech będzie procentowała w bardzo dużym stopniu dla Waszego organizmu. Dlatego do dzieła.